Kaziuka na Kaziuka, każdy tutaj szansę szuka. Witamy wszystkich widzów Wilnoteki prosto z tradycyjnych wileńskich Kaziuków, tej wizytówki naszego miasta już od 500 lat. Naprawdę warto tutaj przyjechać, a kto nie przyjechał, niech żaluje. Ale można to obejrzeć w naszym programie, zostańcie z nami. Tak wyglądały Kaziuki pod koniec lat 30. Kaziuki, słynny jarmark folklorystyczny organizowany na placu Łukiskim. A tak wygląda pochód kaziukowy dziś. Odpustku czci patrona Litwy, świętego Kazimierza, w okresie międzywojennym pokonał inne wileńskie jarmarki i stał się regionalnym świętem Wileńszczyzny, szeroko prezentującym lokalne rzemiosło oraz sztukę ludową. Smorgońskie obwarzanki, piernikowe serca, prawzór walentynek czy słynne palmy, bez tego się nie wracało z Kaziuków. Palma wileńska poszła od palmy papierowej, a palma papierowa to była pierwsza lilia, a lilia to jest właśnie symbol niewinności świętego Kazimierza i w ogóle panny dzisiejsze procesy też z liliami. Tradycja okazała się tak silna, że przetrwała nawet sowietyzację, a dla Polaków Wileńszczyzny pod rządami komunistów była żywym wspomnieniem dawnych czasów zamkniętym na rynku kalwaryjskim, oazą wolności i polskości. W wolnej już Litwie władze Wilna przeniosły Kaziuka na Starówkę, gdzie prezentowali się litewscy artyści i twórcy ludowi, ale kiermasz wówczas zaczął tracić regionalny charakter. Dziś handel powrócił nawet na place katedralny i Łukiski, gdzie odbywały się przedwojenne Kaziuki, ale organizatorzy starają się nadać temu świętu ogólnonarodowy, litewski charakter. Odtąd co roku będą się na nim po kolei prezentować cztery regiony Litwy. Ponoć kiermasz odbywa się już po raz 506. Szanujemy tak piękną tradycję i naszych mistrzów ludowych. Cieszy ta rekordowa liczba sprzedających. 1200 stoisk. Nawet trudno powiedzieć, czym dla Wilna, dla Litwy są dziś Kaziuki. Ale nie wyobrażamy sobie życia bez tego kiermaszu. Jednak nawet do udziału w oficjalnych uroczystościach zapraszane są podwileńskie palmiarki, gdyż palma, zarówno ta nabierająca wciąż nowych kształtów i barw, jak też tradycyjny waleczek, pozostaje królową kiermaszu kaziukowego. Ci starsi ludzie, którzy w ogóle od dawna wilniucy, właśnie tą różdżycówkę uwielbiają. Ta prawdziwa, autentyczna. Dużo palm zamawiają na przykład do kościołów, do Kanady, Litwini, Polacy. Wczoraj akurat od naszych pań kupiła pani prezydent palemkę i wybrała taką też walkową, autentyczną. Pośród chińskiej tandety i pseudoludowej masówki można jednak wyłuskać prawdziwe rękodzieło, ale podwileńscy twórcy chętnie korzystają z mniejszych kaziuczków, na przykład w Wejszyszkach lub Niemęczynie, gdzie można jeszcze kupić homonty czy duchę. Lat dużo nazad to było dużo. Po 12 duch sprzedawali, nie powierzy nikt. Po 8. Konie słabo zarabiają. Tak, konie. Nikt na koniach teraz nie... Koniami nie zajmuje się. Mają technikę, mają... Co mają? Słabowate jakoś to, ale tak to nic. Zawsze jakaś tradycja jest tradycja, no, ale kiedyś był ranien. Na stadionie było w Niemczech, to było weselie tam. І шашлички вилі, і півко було, і от зараз все тут на сухо, як я тут казюки. Кризис дає собі знати. Люди ходять, оглядають, але купувати не хочуть. Раніше ніхто так не покупав, як в прошлом році. Мовили, кризис, кризис, нема. За півтора дня я спродав 139 штук мяв. Zapaść gospodarcza kraju, który nie ma zbyt wiele bogactw naturalnych, sprawiła, że coraz więcej osób przypomina zapomniane rzemiosła. Żona palemki robi, my to doseczki z synem, to wszystkie takie nóżki, podnosy. Sama robię, tak. A co teraz, kiedy pensjonierów i tak pieniądze odebrali? Nie masz czego żyć, to musisz... Co kupuję, to i sprzedaję. Kiedyś mama robiła moje i teraz ja robię. Jednak czy to pokolenie pozostawi po sobie godnych następców, czy też za kilkadziesiąt lat Kaziuki będą w najlepszym przypadku jedną dużą galerią, cepelią na świeżym powietrzu.
Księgu Wileńskiej zwita na 20-lecie obchodów naszego jubileuszu. Zapraszam wszystkich na czele z Lagą. Startujemy. Czarny beret i podróżny worek to elementy stroju wyróżniające Włóczęgę. Iść ciągle, iść w stronę słońca. Wprawdzie słowa te nie stały się hymnem klubu Włóczęgów Wileńskich, ale najlepiej oddają charakter jego działalności. Klub wkroczył właśnie w jubileuszowy 20 rok istnienia. Jest to raczej 20-lecie odrodzonego klubu, bo nawiązuje on do tradycji przedwojennego akademickiego klubu Włóczęgów Wileńskich. Przez samokształcenie Włóczęgę duchową oraz fizyczną kształci się przez ogłoszenie jakichś tematów, referatów, debatów i tak samo podróżować kajakiem, rowerowo oraz pieszo. To samo my zachowujemy teraz w 90-tych latach w odrodzonym klubie i do tych czasów zachowujemy to samo tradycję. Symbolem łączącym tradycję i teraźniejszość jest Laga, dwumetrowy kij apostolski z przymocowanym do niego sznurem jedności o nieprzypadkowych kolorach wschodzącego i zachodzącego słońca. Przekazał ją Wacław Korabiewicz, ostatni prezes przedwojennego klubu Włóczęgów. Włóczęgą był m.in. Czesław Miłosz, Paweł Jasienica, Teodor Bujnicki. To właśnie Laga z 1924 roku, właśnie sznur jedności, wschodzącego i zachodzącego słońca kolor. To kolor podróży. Wychodzisz z rana, wędrujesz aż do wieczoru. Ja lubię przyrodę, ludzi i świat. To nie tylko turystykę. Tylko, że jeszcze taki rozwój wewnętrzny człowieka. Mamy wiele już małżeństw i widać to z naszych albumów. Małżeństw i dzieci jest dużo więcej, bo w ciągu 20 lat przez klub przewinęło się wiele młodych ludzi. Dziś statecznych małżonków i rodziców, najczęściej mających dobrą pozycję zawodową. Przyszłam do klubu trochę później niż Władek. Nie, no trochę później. Nie miałam takiego celu znaleźć męża. Znaleźć się to, wiesz, według... To tak pewnie musiało stać się, bo we Włóczęgach było dużo fajnych chłopaków. A my jesteśmy szóstym, jesteśmy nie pierwszym małżeństwem klubowym. Już chyba, że no, jednej ręki to na pewno zabraknie. Że my byliśmy chyba, że więcej niż siódmą parą. 10 par takich można liczyć klubowo. W latach 90. na fali odrodzenia narodowego, eksplozji różnych form działalności społecznej zawiązywały się też organizacje młodzieżowe, m.in. Harcerstwo i Klub Włóczęgów Wileńskich. To dzisiaj przetrwały i nieustannie działają w zasadzie tylko te dwie. Turystyka w klubie to jest tylko sposób na to Włóczęgę duchową. W ciągu 20 lat obeszli i objechali pół świata. Dowodem tego są zdjęcia, na których prezentacje brakowało nawet ścian przepastnego domu polskiego. No, Wileńszczyzna, Białoruś, Rosja, Ukraina, Rumunia, Węgry, Kirgizja, Tadżykistan, Uzbekistan, no, Ameryka to Chile, Boliwia, Argentyna, Peru. Zasadą Włóczęgów jest minimalizm. Stosowali ją, zwiedzając świat. Na tyle też pozwalały im zasoby studenckiej kieszeni. Później weszło im to w krew. Nie moje to słowa, że podróże kształcą. W podróżach bardzo sprawdza się, kto jest kto. Jeżeli chcesz poznać człowieka, to trzeba z tym człowiekiem gdzieś wyjechać. Te osoby, z którymi poznała się na szlaku, to zostają osoby przyjaciele, koledzy do końca życia. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Więc to nie byli przypadkowi ludzie, to była studenteria, to była właściwie inteligencja przyszła i każdy miał jakieś swoje zainteresowanie, swoje idee, ambicje. To wszystko się kotłowało w jednym miejscu i chcąc, nie chcąc, oddziaływaliśmy nawzajem. Klub często kojarzono z miejscem elitarnym. Dla wybrańców mygano z przekąsem o Włóczęgach, bo i nigdy nie zachęcali do masowego udziału, stawiali twarde wymogi. Chodzi nie tylko te berety, a chodzi jakieś jeszcze referaty, o dyskusje, no i to, żeby ukazać, że to jest polska organizacja. Organizowaliśmy jakieś inscenizacje. Jakieś to były wieczorki poezji miłosnej, powiedzmy. To były jakieś dyskusje, przeglądanie filmów kontrowersyjnych. I znowuż dyskusje. Zawsze próbowaliśmy dorównać tym naszym poprzednikom przedwojennym. W środowiskach litewskich postrzegani są nieraz dystansem. W języku litewskim wyraz Włóczęga ma znaczenie pejoratywne, a nie ma odpowiedniego zamiennika. Włóczęga, ale to w pojęciu, w znaczeniu z języka litewskiego, to ma inne nacechowanie, więcej negatywne. Znaczenia semantyczne, więc byli w szoku, co to zbiór, nie wiem, jakichś tam, nie wiem, żebraków, narkomanów, nie wiem, alkoholików i tak dalej. I to jeszcze legalnie istniejące. Przyszło do Rytwinu, chciało do klubu należeć, ale zawsze był warunek. Słuchajcie, to mówię po polsku, chcecie, bądźcie z nami. Dlatego część się wykruszała, część nie stawało. I on był taki, że w polsku się uczył rozmawiać.
W ramach obchodów 20-lecia Klubu Lutrzenków Wileńskich zaplanowano wiele imprez w ciągu całego roku, m.in. rowerowy rajd pod Grunwald. Spotkanie starszych i młodszych Lutrzenków to dopiero początek obchodów jubileuszowych. Klub Lutrzenków Wileńskich to jest klub, który propaguje Lutrzenkę duchową i fizyczną. I życzę klubowi, żeby tak dalej było, bo właśnie łączenie tych dwóch pierwiastków, tych dwóch elementów świadczy o jakości i standardzie i poprzedce, które właśnie ten klub miał, ma i mam nadzieję będzie miał. A więc można włóczyć się z Lutrzenkami, można po Kaziłkach, zresztą nie tylko w Wilnie, albo na nartach. Bo Wileńszczyzna, chociaż nie leży w górach, dobrze stoi na nartach. Co mamy nadzieję udowodni nasza reprezentacja na polonijnych igrzyskach w Zakopanem. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na naszą własną Justynę Kowalczyk. Tym bardziej, że ostatnio ostro ćwiczyli w tych biegach narciarskich. Proszę, Gryciały starta, doda miał starta. Zawody narciarskie organizuje zarówno klub sportowy Polonia Wilno, jak i samorząd rejonu wileńskiego. Bieg Gedymina tego roku wystartował już po raz ósmy. Od 2000 roku co roku organizowaliśmy bieg Gedymina. Dwa lata nie udało się nam tej imprezy przeprowadzić, planowaliśmy. Ale z powodu tego, że z braku śniegu, trudno było wyłapać pogodę. A w tym roku naprawdę piękną mamy zimę, dużo śniegu. Przyjechało ponad 200 osób, którzy uczestniczą. Państwo widzicie, ile dużo chętnych, dużych i małych. Rywalizacja w 9 kategoriach wiekowych odbywała się na klasycznym dystansie 30 km dla mężczyzn oraz 15 dla kobiet i juniorów, ale poza oficjalną klasyfikacją wypróbować swoich sił mógł każdy chętny. A tylko z trasy, czy 80 lat człowiekowi? Nie, 60. No jak rozumiem. No, bardzo dobra trasa, dużo pogórków, górek, dobrze bardzo jechać. Ну, в тим року на дуже ліжей, понівеж в тим року в'янці цвічились ми, в день по 10 кілометрів праві робили. Tego roku maraton odbywał się na nowej, urozmaiconej trasie nieopodal Starego Siola, ale wybór tego miejsca tylko umocnił pozycję biegu Gdymina w czołówce litewskich imprez narciarskich. Śniegu dosyć dużo, dobrze, no tylko trochę nierówna dystancja jest bardzo. Jest świetnie, piękna, dobrze przygotowana trasa, dużo ostrych podejść i fajnych stoków. Ograniczone możliwości finansowe władz lokalnych wciąż nie pozwalają wypromować bieg Gdymina na poziomie międzynarodowym, jednak chętnie zaglądają tu sąsiedzi z Białorusi, a regularnie już uczestniczą rodacy z Polski. Przyjemnie się biega, przyjemnie. Można porównać to do tras jakuszyckich, jeśli by były szersze i bardziej ubite, to... Jest to miejsce na bardzo dobry maraton. Gdyby się udało to bardziej rozpropagować, znaczy trochę więcej informacji, albo w necie, albo w jakiś inny sposób. Myślę, że przynajmniej z naszej polskiej strony byłaby na pewno większa frekwencja. Narty są ok, fajne zimą, ale gdyby zrobić coś z rowerem, zrobić coś z kajakiem, w sumie rewelacyjny sposób na promowanie Wileńszczyzny. Szczególnie, nie wiem, dla nas Polaków nie ma bariery językowej, możemy się porozumieć. Tereny są świetne, troszkę inne niż u nas. Przecież warto.